możesz na mnie liczyć. Kocham cię jak syna! Ciekawe, jakie to ma naukowe wyjaśnienie. Jesteś niezastąpiony! Jakoś nic w nim nie widzę. Z naszym przewodnikiem! Łapiesz? Hadzia! Kiedyś im pokażesz. Kolejny młodziak z mocami. Tyle tak dalej, synu. Przywal im ode mnie! Jedziesz, brachu? Niech Bóg cię błogosławi! Delsin, co robisz w następny piątek? A, super! Woo! Brawo, Delsin Row! Nie zauważyły cię na drodze. No ruchy, superlaska. Jestem bardzo zajęty superhero, no! No to mam złą wiadomość. Chyba będziesz musiał zacząć beze mnie. Mam pójść samemu w paszczę lwa? To świetna wiadomość. Słuchaj, kilka dni temu dotarła tu duża dostawa narkotyków. Są na jednej łodzi gdzieś na przystani. Łódki, przystań. No, poradzę sobie. To duża dostawa, więc szukaj czegoś w rodzaju barki. Ci goście, którzy zorganizowali dostawę, powinni posługiwać się logo Delfina. Spoko. Ale nie czekaj na mnie. W każdej chwili mogą zacząć rozładunek. Co cię zatrzymało? Babskie sprawy. To znaczy, jakie sprawy? Musiałam przycisnąć jednego dealera, no i sprzedał swoich koleżków. Wyśpiewało mi wszystko na temat tej dostawy narkotyków. Fetch, jestem w porcie. A ja na dachu. Co, nie mogłeś zaczekać parę minut? Dlatego nie znoszę pracować z babami. Ale chyba wypatrzyłam kilka łodzi z logiem Delfina. Mówiłam, że osłaniam ci tyłek jak babcinę. Tak, wiem, mam to. No co tam? Nie możesz znaleźć łódki w porcie? Yeah.
Śmierć nie ucieknie przede mną! Ta, dragi. Hej, Fetch, otaguję wszystkie łodzie z narkotykami, żebyś wiedziała, które masz rozwalić. Stary, nie możesz wytrzymać nawet 5 minut, żeby czegoś nie stagować? Proszę bardzo, to ci ułatwi zadanie. Nic dziwnego, że tyle mi to zajęło, bo pomyliłaś delfina z morświnem. Częsty błąd. Czekaj, usłyszałem coś. Tak, pełna moc. Fetch, nie wspomniałaś, że na tej bibie będą dupeczki. A skąd miałam wiedzieć? Pewnie dealerzy wykorzystują prostytutki jako żywe tarcze. To miała być duża dostawa. Część towaru musi znajdować się na innej łodzi.
Czy są tu jakieś niewinne niewiasty przetrzymywane na pokładzie wbrew woli? Oho, coś mi się wydaje, że wsadziliśmy kij w mrowisko. Już idę. Więcej mnie nie zobaczy. To co, uderzamy na magazyn? Zaczekajmy, niech sami przyjdą. A, siad i czekaj, moja ulubiona strategia. Może dołączysz do mnie na dachu, zobaczysz pokaz fajerwerków. Za chwilę wysadzę łodzie dealerów. Wiesz, dobrze zrobiłeś, że uwolniłeś te kobiety przed wysadzeniem tych łodzi. Bez jaj. Gotowy? Czas rozświetlić zatokę.
trzy złe łodzie z delfinem mniej na tym świecie. Z logomor świna. Nie przejmuj się, to częsty błąd. Delfin, obudź się, odjeżdżają! Ty, pewnie przewożą towar do bazy. Szybko, chodźmy za nimi, zaprowadzą nas tam. Trzymajmy się dachów. Nie mogą nas zobaczyć. Szybciej! Nie zgubmy ich! Fetch, chcę ci zadać osobiste pytanie. Chodzi mi o więzienie Dozy. Gerdynkaj? Tak, o to chodzi. Nie. No co chcesz wiedzieć? Przetrzymywali tam około 500 osób. Część zatrzymanych oddzielono. Brali udział w specjalnych szkoleniach lub testach. Byłam jedną z nich. Przez 7 lat byłam odizolowana, rozumiesz? Garden Cay to piekło. To był mój dom. W sumie to chciałem zapytać, czy mieliście basen? Ale balam z ciebie serio. Tak mówią. Trzymali się w alejce. To pewnie tutaj. Okej, okay. Jaki plan? Łomot? Łomot to nie jest plan. Jest w ciężarówce. Miłe panie. Dalej, chodźmy. Tak, jesteście bezpieczne. Idźcie, żyjcie, kochajcie się, tylko nie zawodowo. To dobry moment, żeby przestać brać. Na ulicy nie będzie dragów. Nie spieprzcie tego. Ej, poszły sobie. Jak myślisz, Fetch, czy ktokolwiek nam kiedyś podziękuje za uratowanie? Nie wiem. Wiem, że uratowałeś mnie. O. To co, zaprzestaniesz teraz swoich rytualnych mordów na dealerach? To pół twojego czaru. No tak. A drugie pół? W sumie cała jesteś czarująca. Nie bój nic. Rezygnuję z tego hobby. Znajdę sobie nowe. Na przykład boks. To miała być czułość w twoim wykonaniu? Oh. Sentymentalna z ciebie dupeczka, co? No dobra. Zgarnijmy te dragi sportu. Może złowimy kilka rybek. Ta, i delfina. Ej. Lubisz mnie, co?